Śpiewający most jeszcze u mnie na kanale nie gościł. O nie, tak pięknie się zjeżdżało tymi serpentynami, a teraz 9% w górę. No, ta droga to nie był chyba dobry pomysł. No, tutaj taki bardzo MTB odcinek. Przeglądając różnego rodzaju strony internetowe dotyczące turystyki rowerowej, zdarzyło mi się kilkakrotnie trafić na komentarz, jakoby Pogórze Przemyskie było rowerowo nieciekawym regionem, że góry takie sobie, widoki dość marne, a drogi w nieszczególnym stanie i że generalnie nie za bardzo warto tutaj przyjeżdżać, więc postanowiłem sprawdzić, jak jest naprawdę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak źle, jak sądzą niektórzy. Rafał z tej strony, witam Was bardzo gorąco właśnie z Pogórza Przemyskiego. To już kolejna moja wizyta w tym regionie. Mam nadzieję, że relacja, którą za chwilę zobaczycie i pętla, którą wspólnie wykręcimy, obali ten niesłuszny moim zdaniem stereotyp, a Wy przekonacie się, że ten piękny podkarpacki region na pewno na rowerze warto odwiedzić. Trzeba zaryzykować, trzeba podejmować wyzwania, więc kieruję się trudniejszym szlakiem dzisiaj. Nie zdążyłem jeszcze opuścić Dąbrówki Starzeńskiej, a już pierwsza atrakcja przede mną. Zobaczcie ruiny Zamku Studnickich i okazały park, który niestety jest zaniedbany, podobnie jak same ruiny. Niewiele z nich zostało, ale spróbuję przez chwilę tutaj się pokręcić po tym parku. Jest tam podobno ładna kapliczka, którą warto zobaczyć. Bardzo klimatyczna alejka i bardzo ładna kapliczka tam w tle, więc za chwilę tam podjadę i pokażę Wam, jak to z bliska wygląda. No niestety z całego parku i zespołu zamkowego zostały tylko te dwie baszty zrujnowane i fragment muru, który widzieliście przed chwilą. Nasi czerwoni wybawcy zza wschodu w 1945 oraz bandy UPA, które tutaj grasowały, zadbały o to, żeby z tej pięknej rezydencji zostały tylko ruiny. A ja teraz już z Dąbrówki będę na południe podążał po pięknych przemyskich ścieżkach. Ten fragment drogi pamiętam, bo kręciłem tutaj kilka lat temu wzdłuż Sanu bardzo atrakcyjną pętlę. Odwiedziłem wtedy właśnie Dynów, przejeżdżając przez 10 mostów na Sanie. A teraz Green Velo, opuszczam już Dąbrówkę. Skręcam teraz już na wschód. Będę kierował się na Bircze. No do Przemyśla oczywiście dzisiaj nie dojadę, no bo to jest jednak kawałek. Tutaj mi Garmin podpowiada, że 21 km
tą drogą będę jechał. Ona się tam będzie troszeczkę wiła i na pewno będzie raz w górę, raz w dół. Jeśli cenicie sobie taką jazdę na chillaucie, bez tłumów, w spokoju, po takich lekko wijących się, opadających i wznoszących się drogach, no to Pogórze Przemyskie, podobnie zresztą jak Beskid Niski, jest właśnie dla Was. Na znaku wprawdzie procentów nachylenia nie podano, ale Garmin mi tutaj podpowiada, że ponad 3 km w górę teraz przede mną. No i z takimi nachyleniami około 7-8%. Malutka serpentynka tutaj przy podjeździe, czyli coś, co zawsze powoduje mój uśmiech na ustach. Uwielbiam serpentyny, bez względu na to, czy są pod górę, czy z góry. Bardzo lubię takie odcinki drogi, nawet bardziej rowerem niż samochodem. No ten odcinek tutaj nie jest długi, tylko raptem chyba 2 czy 3 zakręty, ale tych serpentynek jeszcze dzisiaj będzie kilka. No zobaczcie, jak tutaj pięknie. Na chwilkę się zatrzymam. Odjechałem na tą przełęcz, udało się bez problemu, więc mam teraz bardzo ładny widok na Pogórze Przemyskie tutaj na południe. Teraz mam rozstaje dróg, ale na Iskań nie będę jechał, tylko kieruję się w stronę Birczy. A za mną fantastyczny, jak mówię, widok, trochę taki klimat Beskidu Niskiego, no ale Pogórze Przemyskie blisko Beskidu Niskiego, więc trudno się dziwić. A ja teraz będę miał króciutki zjazd, a potem dalej kręcę w stronę Birczy i będę szukał Bobrowej Doliny. Ładne te serpentynki były, moje ulubione fragmenty drogi. Jeszcze jeden taki odcinek dzisiaj przede mną, ale to na dobrych parę kilometrów. Bobrowa Dolina przede mną, zaraz się tam udam, ale chwilę muszę odpocząć tutaj w fajnym miejscu biwakowym, bardzo ładnie zagospodarowanym. Bardzo przyjemna wiata, bardzo przyjemne te ławeczki, miejsce na ognisko, więc można nawet ogień rozpalić. Tam w oddali nawet toaleta, gdybyście potrzebowali, a ja teraz chwilę odpoczywam. A potem w Bobrowej Dolinie spróbuję odszukać jakieś ślady życia bobrów. Tutaj są takie punkty widokowe na podstawy, więc warto tutaj na chwilkę wjechać. Bobrów na pewno dzisiaj nie spotkam. Pewnie jakbym tutaj spędził pół dnia, to może by się to udało. Na końcu tej dydaktycznej ścieżki dopatrzyłem się tutaj z mapy. Też jest fiata. Tutaj kolejne stanowisko, z którego można spróbować dojrzeć bobry. No i jest wiata. Troszkę bardziej skromna niż ta przy wejściu, ale jest, ale przyznacie, że miejsce bardzo urocze, o takim rekreacyjnym charakterze, więc można tutaj spokojnie odpocząć, przyjechać, nawet niekoniecznie na rowerze, gdybyście byli gdzieś w pobliżu. Wioska Lipa, niedaleko Birczy. No i wracam już tutaj pod tą wiatę zaraz przy wejściu i będę już kontynuował moją dzisiejszą przemyską rowerową przygodę.
9% podjazdu. Tak było na znaku. To chyba będzie jeden z cięższych dzisiaj. Ale na szczęście zaszło mi słońce, więc jest o wiele lżej. W porywach 14, więc ciężki podjazd. No ale jeszcze tego wspinania dzisiaj trochę będzie, bo dopiero 35 km za mną, no a ponad 100 liczy cała dzisiejsza pętla. Kolejna z cerkwi na mojej dzisiejszej trasie, czyli Warowna Cerkiew Świętego Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Warto się więc zatrzymać i zobaczyć tą mimo wszystko fortyfikację. A ja teraz będę się wspinał na Kopystańkę, takie ciekawe wzniesienie tutaj koło miejscowości Kopysno. Zastanawiam się tylko, który szlak wybrać, czy czerwony, trudniejszy, czy żółty, ale z lepszą drogą. Ale Kopystańkę na pewno muszę zaliczyć dzisiaj, bo z jej szczytu na pewno są piękne widoki na całe Pogórze Przemyskie. No i teraz jest pytanie, czy jechać czerwonym, ale trudniejszym szlakiem, czy dłuższym, ale nieco łagodniejszym, żółtym. Kopystańka, półtorej godziny. Słuchajcie, raz się żyje, trzeba zaryzykować, trzeba podejmować wyzwania, więc kieruję się trudniejszym szlakiem dzisiaj. Bałem się, że tutaj będzie błoto, bo to taka gruntowa droga, ale na razie, słuchajcie, same płyty betonowe, one przy zjeździe byłyby dość uciążliwe, ale na podjazd bardzo dobre, bo jest sucho i nie ma błota. No i koniec płyt. Teraz droga gruntowa. Kopystańka już przede mną. To nie jest wysoka góra, 500 metrów z haczykiem. I podjazd jest dość spokojny, ale jest dość długi. Odjeżdżam już na Kopystańkę, ale musiałem się zatrzymać, no bo taki piękny widok jak za mną, grzechem byłoby pominąć, ale teraz po głębszym oddechu podjeżdżam już na sam szczyt. Tam będzie krzyż, przy którym też odpocznę i na pewno jeszcze piękniejsze widoki będę miał przed sobą. O, widać, że te ścieżki rzadko uczęszczane, bo nawet też przez pieszych turystów. No cóż, Pogórze Przemyskie to nie Beskidy. Tutaj na pewno ruch turystyczny jest mniejszy, a przez to te ścieżki bardziej zarośnięte. No ale dla kogoś takiego jak ja, kto właśnie sobie to ceni, że tych ludzi jest niewiele, droga bardzo dobra i bardzo wskazana. Dojechałem do rezerwatu Kopystańka
I teraz czeka mnie tylko ten krótki, no nie taki bardzo krótki, ale ten podjazd, który tutaj widzicie. Tam końcówka będzie troszeczkę ostrzejsza. Na górze jest krzyż i pod tym krzyżem na pewno chwilę odpocznę. A potem już będę zjeżdżał na północ. O, tutaj też piękny widok. Już na wschodnią część pogórza. Tam już w oddali Ukraina. No ale tam nie jedziemy dzisiaj. Tam już byłem, znaczy nie na Ukrainie, ale w tej części Pogórza Przemyskiego. A przede mną już tutaj końcóweczka, dość ostra, ale na szczęście krótka. Dojechałem na Kopystańkę, zdobyta góra i piękny widok na Pogórze Przemyskie, tam oddali chyba Kalwaria Pacławska, o ile dobrze kojarzę, a jeszcze dalej już Ukraina, więc odpocznę chwilę, a potem już będę kierował się na północ w stronę Cisowej i powoli już zamykał moją dzisiejszą pętlę, ale jeszcze kilka ciekawych widokowo miejsc przede mną. Zjeżdżam teraz już z Kopystańki tym żółto-czerwonym szlakiem, króciutko w dół. Dołączę tutaj w lewo do czerwonego i właśnie tym czerwonym będę już zjeżdżał w stronę Krasiczyna, ale do samego Krasiczyna nie dojadę, tylko w Olszanach skręcę już na zachód i będę powoli wracał, ale jeszcze przez Cisową i wzdłuż Sanu będę miał kilka bardzo atrakcyjnych widokowo miejsc. No, ta droga to nie był chyba dobry pomysł, zwłaszcza pod gravel, bo jak widzicie potworne błocisko i kiepsko się jedzie w dół. Mam nadzieję, że tutaj za chwilę będzie już bardziej sucho, bo może z lasu wyjadę i będzie trochę lżej. No niestety, słuchajcie, ale muszę wam odradzić ten fragment tutaj tym czerwonym szlakiem z tej pięknej góry w stronę Krasiczyna. Myślałem, że będę miał tutaj bardzo spokojną i relaksującą drogę w dół, że sobie odpocznę, no ale niestety, jak widzieliście, cały czas takie fragmenty, które no nie dość, że nie da się jechać, to jeszcze nie bardzo jest jak przejść, więc no skusiłem się, ponieważ ten odcinek jest krótszy i pomyślałem, że będzie przyjemnie sobie taki gravelowy odcinek po lesie zrobić. No ale jak widzieliście, błoto potworne, więc myślałem, że tylko w Beskidzie Niskim błota dużo, ale okazuje się, że na Pogórzu Przemyskim także. Pod górę teraz przed Cisową, tak mnie tutaj znak informuje, no a Garmin mnie to informuje z kolei, że 7,5 km mnie czeka. No trudny podjazd, trzeba się tutaj skupić, bo nie dość, że słońce świeci, podjazd dość długi, to jeszcze większy ruch niestety, ale nie jakiś dramatyczny, więc bezpiecznie jest. Także kręcę aż do Cisowej i tam będę musiał chwilę odpocząć, ale bardzo atrakcyjnym widokowo miejscu. I dojeżdżam do tarasu widokowego tutaj w Cisowej. Na Cisową będę miał ładny widok i na Pogórze Przemyskie również. Znam to miejsce, bo kilka lat temu też tutaj kręciłem i zahaczyłem o tą platformę widokową także. No a ja tutaj skręcam i chwileczkę będę musiał po tym podjeździe odpocząć.
Dojechałem na taras widokowy w Cisowej, a w zasadzie przed Cisową, bo z tego tarasu właśnie Cisową widać i piękną panoramę Pogórza Przemyskiego. Bardzo ciekawy zegar słoneczny też za mną, więc też warto sprawdzić, czy dobrze pokazuje godzinę. A tam w oddali widzicie kopystańkę, na której dzisiaj byłem i z której też widziałem właśnie Cisową. Teraz już będę powoli wracał, bo już prawie 70 km za mną. Teraz będzie troszeczkę podjazdów, troszeczkę zjazdów i bardzo fajne serpentynki na koniec, także kręcimy dalej. O nie, tak pięknie się zjeżdżało tymi serpentynami, a teraz 9% w górę. Koniec już tego podjazdu w słońcu. Nie był długi, ale bardzo męczący, zwłaszcza, że już się tak nastawiłem na taki fajny zjazd tymi serpentynkami od tej. Jeszcze te 9% prawie kilometr pod górę było. Króciutka przerwa za Iskaniem przed Dubieckiem, ale do Dubiecka dojeżdżać nie będę, więc teraz skręcam tutaj zaraz w lewo i będę już wzdłuż Sanu cały czas kręcił. To będzie bardzo relaksujący fragment dzisiejszej pętli. Przez Sam będę musiał się przeprawić, bardzo fajny mostek przede mną, a potem już będę przez Słonne i przez Dynów kończył moją pętlę w Dąbrówce. I jeszcze słuchajcie, taka sprawa jest, że skończyła mi się kawa i troszeczkę mi power siadł, więc jeśli bylibyście tak mili i zechcieli dolać mi tej kawy trochę do tego bidonu, to odpowiedni link znajdziecie w opisie pod filmem, a tym samym wesprzecie moją skromną rowerową działalność, za co będę Wam niezmiernie wdzięczny. Już teraz z góry wielkie dzięki. Przeprawiłem się przez San po pięknym, wiszącym moście. Niestety pieszo, a może na szczęście, no bo most bardzo chybotliwy i śpiewający jeszcze na dodatek. Zaraz pewnie to usłyszycie na filmie. Śpiewający most jeszcze u mnie na kanale nie gościł.
spocony i zmęczony, ale bardzo zadowolony. Wracam już do Dynowa. Za chwilę będę przez Dynów przejeżdżał i jakieś 2-3 km zamykam moją pętlę w Dąbrówce. Mam nadzieję, że relacja, którą zobaczyliście, zmieni wasze podejście i nastawienie do Pogórza Przemyskiego, bo jak widzicie, pięknych miejsc tutaj nie brakuje, a może z wyjątkiem tego błotnistego, czerwonego szlaku, ale o tym na razie zapomnijmy. Także przyjeżdżajcie na Podkarpacie, bo naprawdę warto. A ja żegnam się z wami już dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo gorąco, kręćcie dużo i oczywiście bezpiecznie. Nie zapomnijcie o komentarzach pod filmem. Kciuki w górę, zawsze mile widziane. Subskrypcja kanału oczywiście również. Do następnego razu. Cześć!